Tak. To my. Chcielibyśmy z Piotrem opowiedzieć o czymś takim, jak najlepsze praktyki, zresztą zalecenie odnośnie najlepszych praktyk, jak robić styk z internetu, uwaga, u nieoperatora, czyli u takiej zwykłej firmy jak BIK, zakłady mięsne, nie wiem, mleczarnia czy ktokolwiek. No oczywiście jest wymagana skala taka, żeby to, co tu jest napisane, miało sens. Tak, natomiast no, przy pewnej skali wydaje się, że ta wiedza wyniesiona z telko może mieć sens, natomiast sama prezentacja chciałbym, żeby miała wnioski w dwie strony, to znaczy wnioski zarówno do przedstawicieli takich firm jak BIK, czyli średniej wielkości przedsiębiorstw, które chcą mieć dobre connectivity do internetu, jak i uwaga, to jest przekaz do operatorów, czyli jakich usług nam brakuje i na jakie rafy my wpadamy, robiąc tego typu rzeczy, więc to jest taka druga część tego, o czym chcielibyśmy opowiedzieć. Pierwsza rzecz, tak tytułem wstępu, o tych atakach, ja tu mam stanąć, proszę. Tak, dziękuję. Ja się usunę w bok na razie. Ataki DDoS rosną w ostatnim czasie jeszcze bardziej niż tutaj na rysuneczkach, atakują nas generalnie Ruscy. Atakują głównie serwisy rządowe, w sensie tam nie działają jakieś obywatele, strony Ministerstwa Finansów i tak dalej, plus nie działa sektor finansowy, to znaczy są ataki na banki, na biura maklerskie, na ubezpieczalnie. No i na polskim rynku mieliśmy powyłączane duże banki na no jakiś tam skończony czas, natomiast istotny z punktu widzenia obsługi klientów. To znaczy problem nie jest wydumany, to znaczy on rzeczywiście istnieje i jest z tym kłopot. No tutaj mamy zdjęcie z uczestnikiem naszego Pelnoga, który niestety już jest świętej pamięci, z panem Dobą. I tenże pan Doba miał na swojej łódce taki śmieszny napis, nie wiem czy tu widzicie, police. On opowiadał taką anegdotę tam z 5 pelnogów temu, jak u nas gościł, że jak pływał tą łódką, to się wszyscy go bali, bo myśleli, że policja przypłynęła, nie? No i no to miejscowość oczywiście. No i te ataki oczywiście mają miejsce na stronę główną polskiej policji, czyli na stronę police.pl. Więc no, przedstawiciele gminy police mają kłopot i w zasadzie nie bardzo wiedzą, dlaczego akurat ich atakują. Ich strona jest jedną z częściej atakowanych stron DDoS-ami i różnym innym świństwem w Polsce. No tak jest, tak to trochę humorystycznie, ale tych ataków jest bardzo dużo. Co więcej, po tej prezentacji jest następna prezentacja, a po tej następnej prezentacji jest prezentacja chyba w tej samej sali nawet Pawła Piekutowskiego na temat tego, co się dzieje na rynku w zakresie ataków. To jest szef CIRT-u KNF-owego, więc też zapraszam na posłuchanie tych slajdów, tam będzie dość ciekawie. No a ja właśnie chciałem opowiedzieć o materiale, który tenże CIRT KNF opublikował. To są dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS właśnie z punktu widzenia tego, jak należy podłączyć taką małą, średnią instytucję, ale już nie bardzo małą, do internetu, żeby było bezpieczniej, bo wydaje się, że sam sposób realizacji styków wpływa na odporność tych instytucji na ataki. Nie? I jeżeli zrobimy to dobrze, to generalnie będziemy mniej podatni, mniej wrażliwi na to, co się dzieje. Tu specjalnie jest podkreślony spis treści, bo pewnie część z was nie zna tej regulacji. No która i jest publiczna, powiedzmy tu, sobie. Tak, to jest regulacja publiczna zawieszona na stronie KNF-u. Link był tu podany. Te materiały będą dla was dostępne, także możecie sobie to ściągnąć. To jest dostępny materiał zarówno po polsku, jak i angielsku, więc no też jak gdyby jest do szerokiego stosowania. No i tutaj jest oczywiście wstęp mówiący o tym, co to są DDoS-y, dlaczego mamy problem, o co generalnie chodzi, natomiast później są metody przeciwdziałania tym
atakom. No i jest generalnie wyjaśnione, w jaki sposób należy sobie budować węzeł dostępu do internetu oparty o BGP, tak żeby było lepiej i bezpieczniej. I tak naprawdę kluczem tego, co tu jest napisane, jest to, że instytucje powinny w sposób świadomy zarządzać routingiem, czego większość firm nie robi. To znaczy nawet jeżeli mamy BGP, to działa w ten sposób, że podłączamy się do sieci i dziękuję, działa, nie? Nikt się nie zastanawia, po co to jest zrobione, co możemy dzięki temu osiągnąć. Jak dobrać operatorów? Czyli robimy przetarg na internet 1 gigabit z BGP. Niektórzy napiszą po światłowodzie albo i nie. No i w sumie tyle. Natomiast to jest nieprawda, tak? Te łącza się różnią od siebie diametralnie, co zaraz opowiemy z Piotrkiem. I w zależności od tego, jakich łączy użyjemy, jak sobie zrobimy konfigurację tego styku, to tak nam to będzie działało. No i teraz, tu są oczywiście takie dość fajne zapisy mówiące o tym, jak to należy robić. Ja w ogóle tutaj gratuluję KNF-owi odwagi, dlatego że to jest dokument bardzo mocno tak naprawdę wchodzący w technologię, wydany przez instytucję nietechnologiczną, więc chylę czoła, że mieli odwagę coś takiego opublikować, bo to zmusza do myślenia, to znaczy to powoduje, że te banki musiały spróbować przeczytać to ze zrozumieniem. A przeczytanie tego kwitu ze zrozumieniem oznacza, że albo trzeba wziąć zewnętrznego konsultanta, który wytłumaczy, co to znaczy, no albo trzeba mieć ludzi, którzy się tego nauczą, więc samo jak gdyby przeczytanie tego kwitu ze zrozumieniem już daje nam pewną korzyść dla rynku. No i tutaj jest oczywiście napisane, że podstawowym takim sposobem ochrony przed atakami typu DDoS jest struktura połączeń do sieci internet, bo w zależności od tego, jak sobie tą strukturę zorganizujemy, no to będziemy mieli takie koszty tego internetu, taką jakość tego internetu i taką odporność na ataki typu DDoS. No i tutaj pojawia się taka rzecz, której nie wiem dlaczego, ale nie było takiej publikacji na rynku. Dzieli tenże internet na pewne klasy łączy, tak? Na łącza tranzytowe ogólne, na jakiś tranzyt krajowy, tutaj w domniemaniu pewnie w większości TEPS, ale nie tylko, na jakieś łącza peeringowe do mniejszych operatorów. Po raz pierwszy widzę, żeby się pojawiło dedykowane łącze do CDN-u, co przy zaleceniach dla małych instytucji było dotychczas niespotykane. No i co to wszystko nam w sumie daje? No daje nam to, że jeżeli sobie mamy taki styk, to te łącza się różnią od siebie tak, jak pokazuje ta tabelka. Jak tą tabelkę czytać? Priorytet mówi... O, tu jest ta tabelka nawet większa, dziękuję. Proszę. Ta tabelka generalnie mówi, czym się charakteryzują i różnią od siebie te łącza. No i mamy tranzyt międzynarodowy, który jest relatywnie drogi, który ma paradoksalnie ograniczoną przepustowość, no bo po takim X-ie szybciej dojdziemy do zasobów, które są dostępne za ścianą niż przez łącze międzynarodowe, ma potencjalnie dużą ilość hopów, spore opóźnienia, mamy tam dostępny cały internet i bardzo duże prawdopodobieństwo ataku DDoS, tak? No bo jest łącze międzynarodowe, widzimy tam cały świat, więc jest duża szansa, że ktoś nam przez to łącze coś wdmucha. Mamy wręcz drugą kategorię, czyli łącze tranzytowe krajowe. Tutaj koszt no, czasem jest nawet wyższy w tej chwili niż tranzytu międzynarodowego, ale to jest taka nasza lokalna jak gdyby specyfika, tak się zdarza. Mamy mniejszą ilość hopów, mniejsze opóźnienia, dostępny kraj i tak naprawdę prawdopodobieństwo skutecznego ataku DDoS, uwaga, znikome. Teraz pytanie, czy wiecie, dlaczego w ogóle jest to znikome to prawdopodobieństwo? Znaczy generalnie polskie sieci są dość dobrze chronione, to znaczy wiemy, co się w nich dzieje, a jeśli nie wiemy, to jesteśmy w stanie dość szybko to wyciąć na poziomie krajowym, bo tych sieci nie ma, ESów jest chyba ze 2000 w tej chwili, tak? Mało. W sensie to się da ogarnąć pojedynczym adminem. I to jest powód, dla którego jesteśmy w stanie stosunkowo szybko wyciąć atak, jeżeli mamy łącze krajowe. Co więcej, na tych łączach krajowych jakby nie mamy takiego potencjału jakiejś sieci botnetowych. Tak, bo nie ma tylu użytkowników, tak? Żeby wygenerować wolumen ataku, którym średnim czy dużym instytucjom w ogóle jest w stanie zagrozić. Więc w związku z tym te łącze zaczynamy przy naszej krajowej perspektywie uznaczać za stosunkowo bezpieczne. Tak.
No mamy wreszcie łącze krajowe peeringowe, które dodatkowo charakteryzuje się tym, że ma relatywnie bardzo niski albo wręcz zerowy koszt posiadania, no bo jest koszt interfejsu i zwykle tam jakiegoś pasma, żeby się dostać do węzła. Przepustowość no skrajnie duża, tak? Na peeringach możemy sobie pozostawiać co chcemy. Ilość hopów, no tu zerowa, no generalnie pomijalne, tak? Opóźnienia, ilość hopów i tak dalej. Ilość dostępnych użytkowników, no już nie jesteśmy w stanie takimi łączami sobie zastąpić łącza do internetu, tak? Bo tych użytkowników jest ograniczona dostępność. No i znów mamy znikome prawdopodobieństwo, że oberwiemy atak DDoS z takiego X-a, no bo wiemy, z kim się pirujemy i możemy, mamy wpływ na to, kogo wytniemy, więc nawet jeżeli od operatora X dostajemy taki atak, no to decyzją administratora jesteśmy w stanie to natychmiast wyciąć, tak? Czyli tutaj nie ma w zasadzie zagrożenia. Pojawia się jeszcze coś takiego jak łącze do zasobów, czyli do CDN-u, no bo w tej chwili w tychże X-ach, ale też nie tylko w X-ach, pojawiają się łącza do CDN-u, w którym można robić dwie rzeczy, bo one działają w dwie strony. Po pierwsze możemy karmić naszą organizację danymi, czyli mieć Facebooki, Google, YouTube i tak dalej w jednym hopie gdzieś lokalnie, co oczywiście no, dramatycznie podnosi nam jakość dostępu do tych usług, a równocześnie zdejmuje ten ruch z pozostałych łączy. Tak, czyli jeżeli nam wlatuje łączem CDN-owym ruch na przykład z YouTube'a, no to to pasmo nie będzie zjadane na pozostałych łączach, czyli będzie generalnie jeden kłopot mniej. No prawdopodobieństwo, że nas YouTube zaatakuje, czy tam inny Google, no zakładałbym, że jest zerowe. I generalnie mając taką tabelkę, dopiero powinniśmy sobie planować, w jaki sposób my podłączamy instytucje do internetu. I teraz podłączamy ją w taki sposób, że powinniśmy mieć cały zestaw tych łącz, to znaczy łącza każdego typu, a najlepiej łącza każdego typu zdublowane. I teraz ustawiamy priorytety po kolei, w jaki sposób wysyłamy czy odbieramy ruch do danego zasobu. Czyli jeżeli coś jest dostępne CDN-em, to po prostu kończymy, tak? Nie ma danego zasobu w CDN-ie, patrzymy, czy jest w peeringu. Nie ma danego zasobu peeringu, no patrzymy, czy na łączu krajowym te AS-y nam wskakują, tak? Nie ma, no to dopiero wychodzimy defaultem, czyli łączem zagranicznym. To generalnie tak powinno działać. I teraz, co możemy zrobić, jak mamy bardzo masywny atak z nie wiadomo kąd, który nam zabija usługi? Jeżeli jestem bankiem, BIK-iem, czy instytucją działającą na terenie Polski. No możemy położyć łącze międzynarodowe. Generalnie to jest oczywiście finezja siekiery, natomiast działa. Co więcej, 90% użytkowników sektora bankowego czy użytkowników BIK-u siedzi w Polsce. W związku z tym, pomimo finezji siekiery, tak naprawdę stosunkowo mała część użytkowników odczuwa, że cokolwiek się dzieje. W związku z tym w sytuacji skrajnej, jak nie umiemy sobie z tym poradzić inaczej, położenie za granicę, bardzo prosta operacja, załatwia sprawę. I to jest rzecz, którą zarabiamy tak naprawdę taką konstrukcją łączy. No oczywiście obniżamy sobie też ceny tego wszystkiego, tak? No bo przy takim zestawieniu nasi użytkownicy żrą YouTube, filmiki i tak dalej po łączu CDN-owym, czyli mają świetną jakość, w zasadzie za to nie płacimy. Do istotnej części zasobów rozchodzą się darmowymi peeringami. No jak już muszą się skontaktować z jakąś tam neostradą czy z kimś, no to wychodzą łączami, za które zaczynamy płacić. W związku z tym podnosimy jakość, mamy istotnie lepsze bezpieczeństwo, optymalizujemy wydajność, no same zalety, nie? Tutaj jest już przykład tego, jak wygląda realizacja tych rzeczy w BIK-u. Piotrek, ja dużo gadałem. Tak, to ja przejmę, jeszcze cofnę slajdy. Słuchajcie, Andrzej powiedział na początku, że generalnie musimy pomyśleć, co robimy i ci, co zajrzeli do tej rekomendacji, no to albo mają zespoły techniczne, które rzeczywiście są w stanie odpowiednio przeanalizować coś, albo konsultują to na zewnątrz, więc ja z BIK-iem współpracuję od dłuższego czasu, więc znam ich sieć, wspomagam ich w całym tym procesie i pokażę wam dzisiaj praktycznie, jak ten proces wyglądał, ale prawdą jest też, że firmy, nie tylko z sektora finansowego, które zaczęły myśleć o swoim brzegu internetowym, szukają konsultacji i tu są też pewne przemyślenia związane z pracy z takimi właśnie podmiotami, które przede wszystkim obudziły się w momencie, tak jak Andrzej powiedział, robiliśmy przetarg, kupiliśmy nowe łącze, no i
zaczynamy planować. No jakby nie ta kolejność, która jest potrzebna. Nie było tej analityki. Jeżeli jesteście przedstawicielem takiej firmy, która będzie myślała, jak rozbudowywać brzeg internetowy, dokładać nowe łącza, nowe usługi, to jest ten konkretny moment, w którym musicie dokonać konkretnej analizy tego, jak ten ruch się rozkłada, z czego korzystacie i z czego korzystają użytkownicy, w którą stronę będzie się w ogóle wasza sieć rozwijała, bo inaczej będziecie podchodzili do tego, jak będzie budowane łącze, wasz styk z internetem, jeżeli większość ruchu zacznie być pchana do Azure'a czy AWS-a, a inaczej, jeżeli będzie ten content YouTube'owy, a inaczej, jeżeli macie klientów z całego świata, który potrzebuje się dostać do waszych usług, które jeszcze wymagają low latency. Więc tutaj mamy konieczność przeanalizowania tego, co jest i tego, w którym kierunku zmierzamy. Pytanie jest też takie, czy ten jeden kabel, na którym ten większość usług terminujemy, to jest dla nas rozwiązanie redundantne, bo już widziałem takie rozwiązania, w których mieliśmy super fajną usługę, ale router na brzegu przy pierwszym lepszym ataku był tak przeciążony, że nie był w stanie się podnieść. Co ma router na wejściu? No ma interfejs sieciowy. Co ma interfejs sieciowy na wejściu? No ma kolejkę. Co to jest kolejka? Kolejka to jest obszar pamięci. Co się robi z tym obszarem pamięci? W tym obszarze pamięci grzebią procesory tegoż routera oraz procesory sygnałowe z karty. Co się dzieje, jeżeli mamy za dużo danych i te procesory nie nadążają? No w tym momencie nie mamy... Jeszcze pół biedy, jak mamy router, a co jak mamy firewall i odpaliśmy sobie IPS-a na brzegu internetowym? To jest super świetnie, bo jesteśmy bezpieczni. To znaczy w przypadku ataku nic wszystko nie jest przepustane do środka, w związku z tym odcięliśmy się genialnie od świata. Słuchajcie, pytanie teraz tak. Ile z was jako przedstawiciel firmy, ile sieci jest podłączonych do X-ów? Nie pytam operatorów, którzy robią X-y. Czy ktoś was w ogóle jest podłączony do X-ów? Jako enterprise, jako klient końcowy? Jeden, dwa. No, pytanie dlaczego? Pierwsza rzecz jest taka, że kupując internet od dowolnego dużego operatora, tak naprawdę możecie sobie tanim kosztem na tym samym kablu już ten odpowiedni peering z X-ami zrobić. Co więcej, ten peering z X-ami pozwoli was przybliżyć także do chmury, dlatego że dostawcy chmurowi, tacy jak choćby Azure, istnieją w tych punktach peeringowych. Może nie wszystkich, ale w niektórych istnieją. Piotrek, za skomplikowanie powiedziałeś. Kupuję łącze chociażby od Orange'a, Tepsy, Atmana, Neti, kogokolwiek innego. I mamy dostęp do peeringu. Mamy rurę, którą sobie dzielimy na pół. Jedna połówka to jest gwarantowane pasmo, to za które płacimy tranzytowe. Tak. Na drugiej połówce możemy spokojnie pozostawiać na zasadzie best effort łącze do X-ów, bo te X-y są dostępne u tych operatorów. Krótko mówiąc, nasze usługi zestawiamy w ten sposób, że możemy na jednym drucie puścić dwie sesje BGP, dwa linki. I to nam daje pewną swobodę w zakresie kształtowania sposobu rozpuszczania naszego ruchu. Oczywiście to nie jest rozwiązanie idealne, bo wisi na jednym interfejsie, ale jest no, dramatycznie lepsze niż posiadanie jednego ogólnego łącza. W związku z tym, jeżeli macie tylko taką możliwość, to kupcie od tych operatorów dwie usługi, a nie jedną. Kolejna rzecz, co nie kupujcie od operatorów usługi najtańszej. Dlatego, że usługą najtańszą, nie ujmując nic małym operatorom, może być operator lokalny, który wcale nie ma dobrze zrobionego swojego styku z innymi operatorami i wcale nie będzie wam dostarczał dobrej usługi, a na pewno nie da wam dostępu do X-ów. Co więcej... No, z wyłączeniem niektórych operatorów lokalnych, którzy mają w swoich szeregach... Dobrych adminów i wtedy te usługi są lepsze od dużych usług, ale to są oczywiście jakieś tam wyjątki siedzące tu między innymi w pierwszym... Możemy wam polecić offline'owo takie wyjątki, ale też jest kwestia tego, że duzi operatorzy są w stanie walczyć u was nie tylko ceną, ale także dodatkowymi usługami, jak choćby scrubbing setter, kiedy już ten atak na was idzie, żeby na poziomie operatora, a nie na poziomie waszego brzegu internetowego odpowiednio odfiltrować ruch, który potencjalnie jest dla was groźny. Tam jest generalnie większa ilość funkcji, one są też opisane w tym kwicie, bo jest na przykład napisane, jak działa black holing. Kto wie, jak działa black holing? Część osób nie wie. No black holing generalnie działa tak, że na każdym urządzeniu sieciowym mamy zdefiniowany interfejs dev0, do którego jesteśmy w stanie wrutować ruch, tak? Bo router rutuje. I pośród interfejsów routera jest dostępny interfejs dev0, który powoduje, że ruch idzie... Kosmos. Gdzieś. A jak ktoś nie wie, jak działa... Nie obciąża to routera, bo nie jest filtrowaniem ruchu. Jest normalną funkcją, którą ten router robi. W związku z tym jest to najtańsza, najszybsza, najprostsza metoda uwalenia ruchu. Co więcej, uwalenia ruchu na każdym punkcie sieci, który routuje. W związku z tym wstrzyknięcie w sieć
Tras routingu określonych prefiksów na DevNull powoduje, że na każdym węźle rutującym tejże sieci ten ruch będzie ubijany natychmiast od razu z natury rzeczy. I teraz wykorzystanie tego mechanizmu do ochrony DDoS-owej jest oczywiście jednym ze sposobów poradzenia sobie z atakiem, no bo możemy czy źródło, czy jeżeli się nie da inaczej, to destination tegoż ataku po prostu zblackholować, co skutkuje generalnie natychmiastowym wycięciem tego ataku na pierwszym miejscu, pierwszym węźle, gdzie ten ruch wchodzi. I najlepiej nie na naszym. I absolutnie nie na naszym łączu, tak? Czyli zanim ten ruch gdzieś pojawi się w ogóle w naszej okolicy, już go nie ma. Jeżeli jesteście BGP Blackholingiem zainteresowani, poprzednie PL-nogi, masa prezentacji ojca ewangelisty tego projektu, Łukasz Brumirski siedzi tam w kącie, udaje, że Polska. Go nie ma. Więc jeżeli chodzi o polski BGP Blackholing, możecie z Łukaszem na pewno porozmawiać, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak to działa technicznie, no to były prezentacje. Mówiliśmy oczywiście o tej separacji fizycznej. Andrzej, no? To jest właśnie przykład zestawienia tych łączy z BIK-u. No tutaj mamy akurat czterech operatorów, tak jest Appan, Exatel, Orange i Netia. I jak widzimy, dostajemy różne rzeczy, to znaczy dostajemy zarówno pełną tablicę, jak i dostajemy na przykład bezpośredni peering z krajowy z samym Orange'em, takie łącze BIK ma zestawione, tylko i wyłącznie do wymiany ruchu z klientami TEPSY. Po co? No, tych neostrat jest dużo, tak? Tych klientów końcowych jest na tyle sporo, że ja nie mogę ich pominąć. Tak naprawdę daje im dużo lepszą jakość. Oni mają mnie dostępnym w jednym hopie i no, nie da się lepiej, tak? Teraz słuchajcie, to co tu widzicie, to jest element projektu technicznego, który powstał. To ćwiczenie pod tytułem zrozumienie, co dostajemy każdego operatora, uzupełnione w dokumentacji powykonawczej o ilość prefiksów, które są utrzymywane w danym momencie, było podstawą dobrania konkretnych usług i w sposobie konfiguracji dalej routingu. My wiedzieliśmy, co otrzymamy i jak chcemy wykorzystać te łącza zawczasu, zanim te łącza zostały jakiekolwiek zakupione czy zaupgrade'owane. Uwaga, jest to firma typu, no w zasadzie Enterprise, czy typu no, jakiś tam bank czy coś, która się w ogóle nie zajmuje z natury rzeczy internetem. I teraz no możemy to zrobić oczywiście na dwa sposoby. Możemy sobie wychować super machera od BGP-a wewnątrz organizacji, co spowoduje, że on się po miesiącu zwolni, no bo obsługa jednego AS-u nie jest specjalnie pasjonującym zajęciem. A możemy skorzystać z ekspertów na rynku, którzy generalnie przyjdą, skonfigurują nam to, zrobią taki projekt. Po czym pójdą i zrobią to w 37 innych bankach i instytucjach, generalnie bez konieczności wychowywania bardzo drogich i trudno dostępnych ludzi no, wewnątrz organizacji. Tak? I to jest generalnie ten model, który bym tutaj przyjął, bo to jest na tyle wiedza niepotrzebna na swój sposób w takiej firmie, że ona jest używana rzadko. Ona jest używana po to, żeby to monitorować, naprawiać i żeby to skonfigurować na początku, natomiast później nie jest używana. W związku z tym trzymanie takich zasobów wewnątrz organizacji nie jestem przekonany. Poza tym w takim projekcie wykonuje się jeszcze jedną rzecz, o której firmy normalnie nie myślą, czyli patrzenie na to, jak to będzie fizycznie wykonane. Jeżeli mamy dwa data centry, w których firma działa, idealna jakby sytuacja, mamy redundancję fizyczną. Ale do każdego łącza trzeba porozmawiać z operatorami. Jak te kable będą puszczane? Czy przypadkiem nie jest tak, że koparka tnąc kable idące do naszego sajtu przetnie nam nagle wszystkich operatorów? Operatorzy mają udokumentowane, jak te kable fizycznie idą. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego popów, w których operatorzy utrzymują swoją infrastrukturę, ale także naszego bezpieczeństwa związanego z tym, czy w przypadku ataku jesteśmy w stanie się dostać do naszej infrastruktury, czy w ogóle coś jesteśmy w stanie zrobić. Out of Band Management o tym, jakby można by całe wykłady robić o tym, jak nie robić Out of Band Managementu i w ogóle czym jest Out of Band Management. Więc to sam projekt przyłączenia takiego czy rozbudowy styku internetowego nie opiera się tylko na spojrzeniu na to, jak będzie skonfigurowana sesja. To jest dopiero hen daleko. Kolejną rzeczą to jest wybór oczywiście odpowiedniego sprzętu. No to klasyczny przykład pod tytułem mały routerek 10 giga i leżymy. To jest też kwestia tego, jakie usługi będą uruchamiane na danym routerze. Ja w tej rekomendacji, router jest do routowania. W tej rekomendacji jest generalnie napisane, z tego co pamiętam, 10-krotny zapas dla urządzenia
jeżeli chodzi o parametry i uważam, szczerze mówiąc, że to jest no, w dzisiejszych czasach, jak nam te przepustowości rosną, jak mamy ataki, no jakieś takie racjonalne minimum, to znaczy no nie kupujmy sobie do instytucji urządzenia BGP, które nam będzie służyło 5, 7 czy ileś lat, które w momencie zakupu będzie miało 20% zapasu mocy. Dlatego, że to się skończy tak, że w przyszłym roku będziemy musieli zrobić przetarg na nowe urządzenie, bo to, które kupiliśmy, już się do niczego nie nadaje. Tak właśnie się okazało, że weszły nowe usługi, mamy chmury, coś tam, pasmo i... No i nie starcza. No i pamiętajmy o naszym lokalnym folklorze. Niestety dużo enterprise'ów nie ma czegoś takiego jak life cycle urządzeń. Urządzenie kupuje się na te 7-9 lat i od razu jednak trzeba pomyśleć, że jeżeli nie mamy polityki, że po 3 latach myślimy, gdzie zmieniamy to urządzenie, bo się amortyzuje, cokolwiek księgowość mówi, lepiej kupić nowe, bo będzie niższy podatek, no to musimy wziąć to pod uwagę. Nie róbmy brzegu internetowego oczywiście na firewallach. Jakby firewall jest do czegokolwiek innego i to, że firewall obsługuje BGP, to nie znaczy, że ma obsługiwać nam pełne tablice routingu styku internetowego. To nie jest to dedykowane urządzenie, ale też bardzo często, jak już kupujemy ten router, to wpinamy w niego wszystko. Czyli okej, mamy brzeg internetowy, ale podłączymy też nasz WANik wewnętrzny zbudowany przez operatora, tu podłączymy sobie jeszcze wewnętrzne transmisje danych. Trzeba dobrze przemyśleć, czy my tak naprawdę chcemy koncentrować to wszystko w jednym urządzeniu, czy może jednak nie rozbijać, no bo urządzenia mają też swoje dedykowane inne zadania i wziąć pod uwagę redundancję. Przykład z BIK-u. BIK ma tak naprawdę dwa rodzaje usług. Usługi publiczne skierowane chociażby do was, do normalnych klientów, gdzie możemy sobie z aplikacji wejść i sprawdzić na przykład swój scoring, swoją historię kredytową i tam całą masę różnych rzeczy, do czego zresztą zachęcam. Jeśli nie macie takiego konta, to sobie załóżcie. Natomiast oczywiście BIK świadczy też usługi dla banków, które służą do informowania na temat tych naszych wszystkich scoringów, opóźnień płatności i tak dalej. Banki no, w procesie udzielania kredytów. No i tutaj została podjęta decyzja, że komunikacja z bankami idzie poza internetem, poza tymże routerem, poza tą infrastrukturą służącą do wystawiania tego na zewnątrz. No po co? No jeżeli mamy atak DDoS, to w skrajnym wypadku, jeżeli już nic się nie da zrobić, obetnę klientów indywidualnych, natomiast ta część naprawdę istotna z biznesowego punktu widzenia, czyli obsługa banków będzie działała bez najmniejszego kłopotu, bo to są po prostu dedykowane druty na osobnych routerach, które no, mają się nijak do internetu, po prostu. Kolejne rzeczy to jest oczywiście już taka stricte już konfiguracyjna część. Zobaczcie, ile gadamy. Mamy już pół godziny za nami, a dopiero dochodzimy do czegoś, co jest logiczną konfiguracją samego styku. Pierwsza a jeszcze rzecz, mamy konkurs. Konkursy to twoja specjalność. Słuchajcie, operator nie jest integratorem i nie skonfiguruje wam waszego punktu styku, nie zaprojektuje wam tego styku. Operator jest od tego, żeby dostarczyć wam usługę i nawet jeżeli dostaniecie szablon konfiguracji BGP do wdrożenia, to nie jest projekt waszego styku z internetem. To jest właśnie ten punkt, w którym Andrzej dobrze zaznaczył, że to jest pewna rzecz, którą trzeba specjaliście zlecić i potem umieć to utrzymać, ale operator nie jest tym specjalistą. Może być integrator współpracujący z integratorem, ale ta wiedza musi iść gdzieś indziej. To jest cały zestaw rzeczy, o których musimy myśleć. Od zestawienia Keepa Life'ów, dodatkowych mechanizmów wykrywania problemów jak BFD, traffic engineering, filtrowanie informacji, automatyzacja całego oczywiście brzegu i tak dalej, i tak dalej. Ale i ochrona samego urządzenia przez control plane policing. Operator wam tego nie zrobi. Co więcej, to musi być wpisane w politykę bezpieczeństwa i dobre praktyki bezpieczeństwa, które powinniście mieć we własnej organizacji, we własnej sieci opisane. A jeżeli nie macie, może to jest ten trigger, żeby opisać tego typu dobre standardy i szablonowość pewnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. A gdybyście szukali ludzi na rynku, którzy potrafią to zrobić, no to ja tu na sali widzę co najmniej kilkunastu świetnej klasy ludzi, którzy potrafią to skonfigurować i na pewno was na nich stać. Także to nieprawda, że nie ma takich ludzi na rynku, można ich znaleźć chociażby na Pelnogu. Dokładnie. I monitoring. Już wspomniałem wcześniej, elementem dokumentacji powykonawczej całego tego przedsięwzięcia było choćby monitorowanie liczby prefiksów, które otrzymujemy do danej sesji. To jest wykrywanie anomalii,
ale to jest też wykrywanie tego, czy w jakikolwiek sposób ta usługa nie zmieniła swoich parametrów. Jeżeli nam się nagle pojawia duża ilość prefiksów w danym X-ie, no to pytanie, czy ktoś wstrzyknął do tego X-a nieprawdziwe informacje, mamy się martwić, czy możemy to jakoś skontrolować, skontaktować się być może z operatorem, bo nie wiem, może jest pomyłka konfiguracyjna, może Tata Telekom się podłączyło i wstrzyknęło nam swoją tablicę całą poszatkowaną na /24. Albo nastąpił rozbój X-a, o którym nie wiemy i połączył się, nie wiem, z innym dużym X-em i to też jest informacja, która powinna wpłynąć na naszą politykę routingu, tak? Czyli każda tego typu istotna zmiana powinna nieść za sobą proces myślowo-analityczny. Kto z was zbiera telemetry z urządzeń? Lasrąg wszystkie prawe. No parę osób zbiera. A kto wykorzystuje te zebrane dane w codziennej analizie i do raportowania zautomatyzowanego zmian? ChatGPT. ChatGPT, którym Andrzej wspomniał, może być dobrym narzędziem. Zresztą my się tu spieramy, jak wykorzystywać ChatGPT. Ja ostatnio na przykład pokazałem na jednym z webinarów, jak można wziąć szoły z interfejsu, wrzucić ChatGPT, żeby ChatGPT nam je wstępnie zinterpretował. Ale AI może się dobrze przydać do tego, żeby wrzucić serię danych, żeby AI wyłapało pewne różnice, które dla nas gołym okiem nie będą widoczne od razu. I to jest, rzeczywiście ChatGPT ma swoje zagrożenia, ale musimy też nauczyć się wykorzystywać sztuczną inteligencję i automatyzację, która jakby jest krokiem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce się rozwijać. To są dane, które my zbieramy teraz rzeczywiście w BIK-u i są dalej analizowane. Chcesz coś dopowiedzieć, bo tak popatrzyłeś? Wiesz co, zastanawiam się, czy teraz demo, czy konkurs. Nie, jak jeszcze bym doszedł do końca tego. Czas nam się kończy. Tak, słuchajcie. Chcę wam pokazać parę narzędzi. Jedno narzędzie, które było nauczką do testowania i właśnie co z operatorami żeśmy pogadali. Po pierwsze w BIK-u mamy... Testowaliśmy to, co robione było, a przede wszystkim były testowane scenariusze awaryjne. Scenariusze, które pozwalają się odciąć od zagranicy. Przyjęliśmy model odcinania od zagranicy poprzez doklejanie community. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy przeliczać tablicy routingów. Nie chcemy, żeby po stronie naszej jakby wycinać tego, co odbieramy, bo to obciążamy nasze urządzenia. Lepiej przenieść ten ciężar przeliczania na stronę operatora, który na pewno powinien dysponować o wiele bardziej wydajnymi urządzeniami. Po drugie, korzystając z mechanizmu community, jesteśmy w stanie wyfiltrować konkretny typ ruchu. Odciąć się od zagranicy, odciąć się od konkretnego peeringu, od konkretnego atakującego nas AS-a, jeżeli takie community jest dostarczone przez operatora. I taki test, właśnie przykład takiego testu za chwilę wam pokażę. Natomiast pewne takie, Andrzej powiedział, że trochę będziemy chcieli wpłynąć na operatorów. Operatorzy dostarczają narzędzia, ale z mojego doświadczenia zrobiliśmy dwa testy odcięcia w BIK-u póki co. Dwa testy pokazały, że narzędzia, które dostarczają operatorzy, niestety nie są do końca dobrze zarządzane albo nie są do końca dobrze skrojone. W przypadku BIK-u Andrzej tutaj dobrze pokazał, że chcemy odciąć zagranicę, czyli chcemy się odciąć od zagranicznych AS-ów, nie rozgłaszać się na świat, bo siekiera odcina i jest dobrze. Większość polskich operatorów posiada komunity zbiorcze pozwalające na odcięcie się... Które to komunity przecieka, albo które jest na przykład tylko w jednym AS-ie u operatora, w drugim tego nie ma. I jest problem. Albo jest, tutaj mieliśmy z jednym z operatorów, miałem dyskusję, jak w ogóle zagranicę zdefiniować. No bo jakby mamy w polskich punktach wymiany, mamy też operatorów zagranicznych. Ja tutaj zachęcam operatorów do definicji pod tytułem, jeżeli coś jest polskim źródłem zarejestrowanym w RAP-ie, jestem w stanie powiedzieć, że to pochodzi z Polski, to jest to polskie. Jak nie jest, no to jest za granicą dla nas i w ten sposób odcinamy Tatę, odcinamy Hurricane Electric, bo to jest dla nas zagranica. Co więcej, Hurricane Electric jest zagranicą, która najbardziej przecieka przez te wszystkie komunity, bo tam się dużo zmienia, a stamtąd dużo zła idzie. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj przykład jednego z operatorów, gdzie właśnie zaczęliśmy po rozmowie, pierwszym teście udowadniać operatorowi, że jego community nie działa. Zaczęliśmy oczywiście typowo inżynierskim narzędziem, który pewnie wszyscy znacie, Looking Glassy. No, zrobiliśmy sobie serię, pozbieraliśmy dane, się okazało, że jakby ciężko jest w pewnym momencie, oni nie mają argumentów na obronę, my nie mamy argumentów troszeczkę na to, żeby pokazać, że coś nie działa i zaczęliśmy szukać też dobrych narzędzi do monitorowania. Tam się parę tych narzędzi testuje. Ja wam za chwilę pokażę właśnie wynik jednego z testów odcięcia za pomocą Cisco Thousand Eyes, ale pamiętajmy, że to jest jakby nie jedyne. Natomiast narzędzie służy do monitorowania tego, jak prefiks BIK-u rozchodzi się w danym momencie w internecie. I teraz będzie właśnie mało demko. Czekaj, to konkurs zrobimy. Dobrze, zrób konkurs. Ja mam tutaj taką siatkę przygotowaną przez nasz marketing.
tej siatce mam takie prezenty. No niestety ten, koledzy z BIKiU są wyłączeni z konkursu, wszyscy pozostali mogą brać udział. No i pierwsze pytanie jest takie, uwaga, dodam. Numer AS-u BIKu. Można korzystać ze ściągawek. Nie można się pomylić. Kto pierwszy był? Dobra, drugie pytanie. Tu stoi flaszeczka. Słuchajcie, w skład grupy BIK wchodzą trzy spółki. Wchodzi BIK, wchodzi Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor i wchodzi taka spółka Digital Fingerprint. Czym zajmuje się ta trzecia spółka? Mam zdolność kredytową! I to będzie właśnie trzecie pytanie. Pośród usług BIK-u jest taka usługa, która właśnie liczy scoringi i liczy naszą zdolność kredytową. I pytanie składa się z dwóch elementów. Uwaga, trzeba odpowiedzieć na oba. Po pierwsze, w jakim zakresie liczbowym jest tenże scoring? Po drugie, podaj 5 parametrów, które wpływają na tą cyferkę. Tu stoi flaszeczka. Tak, słucham. No myślę, że już jest aż... Myślę, że prosiłbym o podanie tam do tyłu może flachy, bo ja się nie przecisnę. Puśćcie tam, proszę. Tak, gratuluję. Bardzo dobra odpowiedź. Scoring od 0 do 100, właśnie terminowość spłat, czyli czy nie mamy długów. Drugi parametr, no ilość zobowiązań i suma i jak często korzystamy. Wykorzystanie naszych jak gdyby z tych kart kredytowych i tak dalej. Częstotliwość odpytań w BIK-u, czyli jak często pytamy o jakieś produkty i tak dalej, nie? Piotrze. Tak, słuchajcie, chcę wam pokazać w ogóle, jak monitorowaliśmy test i na czym test polegał. Tak jak już powiedziałem, wykorzystujemy komunity po to, żeby powiedzieć operatorowi, od którego kupuje BIK tutaj łącza, nie rozgłaszaj nas na zagranicę. Zagranicę, która może być jako łączem zagranicznym, ale także zagranicę, która może być w danym punkcie wymiany ruchu, czy właśnie Tata, Hurricane Electric i tego typu rzeczy. Looking Glass, od razu wam mówię, się nie sprawdza. Looking Glass nie sprawdza się z takich względów, że jakby w momencie, kiedy macie problem i nie wiecie, jaki jest leaking tego waszego prefiksu, gdzie nie chcecie, żeby był, nie macie czasu na sprawdzanie tego. To jest Cisco Thousand Eyes. To, co widzicie, to są testy, które w ogóle są brane z projektu University of Portland w Oregonie. To jest projekt, w którym oni rozłożyli sobie sondy po internecie i zbierają dane. I teraz każdy event związany ze zmianą prefiksu, monitorowaniem prefiksów, jest odnotowywany w ich systemach i możemy sobie zobaczyć, co się działo. My przyjęliśmy tutaj metodę taką, że stopniowo dodawaliśmy dla każdego operatora komunity związane z tym, jak chcemy się odciąć. Czyli na początek chcieliśmy się odciąć od Exatela, dopinaliśmy odpowiednie komunity zgodnie z tym, co Exatel w RIPE nam podawał, że powinno nas odciąć od zagranicy. Czasami, i to jest jakby moja prośba taka do operatorów, przemyślcie, czy nie warto byłoby dać naprawdę jednego komunity pod tytułem kill external, kill foreign, czy cokolwiek, żeby klient mógł jednym komunity odciąć się za granicę, bo klient tak naprawdę nie ma możliwości śledzenia zmian w waszych peeringach, uplinkach, czy cokolwiek, czy firma, które się do Finksa, TPX-a, czy innego X-a podłączą, to operator powinien dać narzędzie odcięcia całej zagranicy. I teraz co obserwujemy? W momencie, kiedy odcinamy się od konkretnego operatora, tu już odcięliśmy się, widzę, wiesz, Exatel i Atman, widzimy, jak są konkretne prefiksy, konkretne ścieżki wycofywane, jak idą zmiany w BGP i widzimy na koniec, po kolejnych jakby krokach, że tracimy zasoby, jakby komunikację z konkretnymi zasobami zagranicznymi, ponieważ my nie chcemy, żeby te zasoby były osiągalne. To oczywiście narzędzie nie jest doskonałe,
ja bym to widział wszystko i na jednym grafie, ale jest o tyle ciekawe, że pozwala w sposób zautomatyzowany z każdego kroku wyciągnąć strukturę JSON-ową tych połączeń, czyli jesteśmy w stanie przeanalizować sobie offline'owo i automatycznie to, co się działo, albo zrobić sobie taki event, jak my tutaj zrobiliśmy, żeby potem pokazać na prezentacji albo offline'owo wyciągnąć konkretne dane. To działa też oczywiście w czasie rzeczywistym, czyli nie tylko wtedy, kiedy puścimy start. Jeżeli próbnikujemy to sobie co jedną czy co dwie minuty, może nam to pokazać, który operator ma w danym momencie awarię. Bo jeżeli operator ma awarię i jakiś ruch jest blackholowany nie z naszego jakby, nie z naszej chęci, to możemy świadomie podjąć decyzję, że z danego operatora się odcinamy. Więc mieliśmy kilka takich kroków, tak? To narzędzie jest jeszcze świetne, żeby zrobić sobie tak naprawdę ocenę jakości operatorów. Bo analizując te grafy i mając no, odrobinę wiedzy na temat tego, jak wygląda internet na świecie, no dość prosto jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie wnioski, czy lepszy jest operator X czy Y w zakresie komunikacji z jakimś zasobem na świecie. Więc tak posiedzenie nad tym narzędziem daje bardzo fajne wnioski też na temat tego, jak powinniśmy zrobić sobie strukturę routingu. No i też to jest dobre i tutaj podam przykład właśnie kolegów z Zatmana. Tu był leaking z Zatmana na koniec. Prosty telefon pozwolił potem wyjaśnić, dlaczego ten leaking występował. Od strony operatora oczywiście poprawić pewnego rodzaju niedociągnięcia, czy zakończyć proces akurat, w którym w tym momencie byli, ale my byliśmy w stanie to wyłapać. Wcześniej, tu już coś mogę powiedzieć, myśmy z Netio mieliśmy taki mailing pod tytułem właśnie, czy te wasze community działa. No z naszej perspektywy nie działało dobrze, bo nadal dostawaliśmy Hurricane Electric i powiedzieliśmy, odetnij nas od wszystkiego. Pamiętajmy, że też nasza część operatorów nie akceptuje community no export, które powinno być jakby akceptowalne by default, ale polityka tego operatora jest taka, że nie akceptują standardowego community no export i mimo doklejenia no export będą nas dalej rozgłaszali. Takie narzędzie alternatywnie jest oczywiście Kentlink, są tule alternatywne, jakby te dwa były tutaj w zasięgu rozważania. Myślę, że ja w ogóle będę się spróbował dokopać, czy University of Portland jakoś dalej daje dostęp do tych swoich narzędzi monitorowania. Natomiast reasumując, nie, Looking Glass wam się nie sprawdzi do analizy. To jest punktowo, możecie Looking Glassa czy na root server wejść, wydać polecenie, kiedy sobie chcecie sprawdzić coś na żywo. Natomiast do analizy takiej wielkoskalowej, jak tutaj mamy, tu jest monitorowanych ileś dziesiąt końcówek. Bez rysunku się nie da. Nie da się. Zmęczycie się rysując nawet na kartce podstawowe łącza. Co więcej, oczywiście możecie rozbudować to monitoring aplikacyjny, co jest jakby dodatkową historią.